No i dzień dobry, w poniedziałek 15 marca, stoi włoski ogier. Siemanko, mamy poniedziałek, a już chyba wcześniej mówiłem, nie, jak podjeżdżam pod auto. No, trzeba troszeczkę przydziadować, nie? Już kurwa godzinę stoję, czekam na kontener. Wcześniej jakbym jeździł pod agencją, to bym się cieszył, że tak długo stoję. Teraz nie stoję tak długo, to teraz stoję długo, to się denerwuję. Znaczy nie, żartuję, tak nie przeskoczy tego i po prostu i tyle, nie? Miałem jechać na Szkocję, ale jadę do Wellingborough, jak to tam się zwie, tak zwie. Tam mam drop and swap, także zobaczymy, co to będzie. No, jak pobiorę kontener, to później tankowanie i co? Pierwsze tankowanie, pierwsze, nie no, już w sumie drugie tankowanie, wtedy to tylko samym koniem, ale pierwsza robota, tankowanie i zobaczymy, co to będzie. Paliwo JetBlue i tutaj w dokach się zatankuję. Prawda, mam kawałek dalej stację, gdzie mam taniej paliwo o 3 pensy prawie, ale tutaj się już w dokach zatankuję, bo i tak muszę jechać, to bez sensu jeździć tutaj we te, tam zjeżdżać i ten, także do później. No i wyjeżdżamy ze stacji zatankowane, 270 litrów paliwa. Czemu mi tu nie pokazuje całego zbiornika? A przecież lałem pod korek. Ja tu mam zabezpieczenie też antykradzieżowe, może przez to coś. Zaraz zobaczymy jeszcze kawałek, jedziemy, bo ta skazówka i tak wolno szła do góry. Wolniej idzie do góry jak na dół. Na dół tak wolno szła, jak do góry teraz szło. No, i co? I 22 litry AdBlue, nie? Tak jak mówiłem wcześniej, jadę do Wellingborough. Kontener 17 ton, zobaczymy, nie? Komputer wykasowany. Zobaczymy, jakie to spalanie będzie. Oczywiście pierwszy, że tak powiem, rundę zrobię sobie z prędkością 85 km na godzinę. No i zobaczymy, jakie to spalanie tu wychodzi, nie? Tak jak mówiłem, trzeba troszeczkę przydziadować, a właściwie to zaoszczędzić sobie troszeczkę po prostu. No, napisałem już, że właśnie dopiero też pobrałem kontener i co, no i bo tam chyba wstępnie na 13.40 mam być, a mi to pokazuje 14.20, że będę, także niech wiedzą, także do później, chyba się dopiero odezwę, jak będę zajeżdżał na rozładunek, tam mam przepinkę, także nie będę tracił czasu na rozładunki, załadunki. Może coś przyjadę jeszcze tutaj, tam mam 3 godzinki jazdy, 3 godzinki wrócę, to będzie 6, no będę miał jeszcze trochę jazdy, także może coś jeszcze załaduję i podlecę sobie gdzieś, no. Tak chciałbym zrobić, nie? A jak będzie, to się okaże, nie? Także mówię, do później, w kontakcie. Kurde, jestem na miejscu, mam tu zrzucić naczepę. No i kazali cofnąć pod rampę, żeby ucięli kłódkę. Plombę, żeby ucięli. I miałem odjechać do przodu. I otworzyć drzwi. A tu podjechałem. Aha, oni chyba zaczynają to rozładowywać. Otworzyli sobie tak. Idę sprawdzić. No ja zmieniłem już naczepę. A tam gdzie najpierw gościu mi powiedział, żeby cofnąć, uciąć plombę, odjechać, otworzyć drzwi. Dopiero sobie otworzyli od razu, także wtedy zostawiłem od razu naczepę. Przejechałem na drugi magazyn, na jedynkę właściwie, na pierwszy magazyn, no. Bo tam gdzie zostawiam naczepę, to była dwójka,
pojechałem na jedynkę, znalazłem, podpiąłem, co? Tyle. Ogarnąłem, tak sprawdziłem naczepę i teraz chyba zjadę na ten parking, bo to jest chyba taka szeroka lejbajka. Pół godziny przerwy zrobię. No i jadę do Doków, nie? Do Doków pojadę. Jest tu? Nie. Jeszcze nie tu, to jeszcze kawałek, czek dalej sobie podjadę. Korek przejadę, tak, korek, najpierw muszę minąć korek i dopiero będzie. No i pojadę do Doków. Nie wiem, czy będę robił dzisiaj jeszcze VPS-a, czy jutro. Nie mam pojęcia. Pożyjemy, zobaczymy, co to będzie. Także do później. Iveco na tym odcinku Southampton Wellingboro pokazuje średnią 35 litrów. Także zobaczymy, ile zejdzie norma do jak dojedziemy do Southampton. Także tymczasem. Siemanko, dnia kolejnego. Wtorek mamy rano. Już udało mi się zapnę te pasy, bo tak tu pipcy i pipcy. Już tu po dokach nie lubię jeździć w pasach, no ale dobra, niech będzie. Już zdjąłem kontener za 6.35 zacząłem pracę. Zrobiłem sobie takie poranne sprawdzanie, 15 minut. I to przyjechałem na doki. Na doki przyjechałem, chyba było 5 po 7. Bo od 7 do 8 miałem VBS-a, więc 5 po 7 przyjechałem. Bardzo ładnie się szybko zarejestrowałem i co. I wjechałem na arenę jedynkę, ściągłem pusty. I teraz jadę na trójeczkę załadować pełny. Kurde, jakby tak znów było, to na trójeczce jakby tak poszło sprawnie, jak na jedyneczce, to bym był zadowolony. Żeby tak robota szła wtedy dzisiaj cały dzień, to byśmy coś fajnie coś ugrali dzisiaj, a tak to jakby jak wczoraj, no to średniawka, aczkolwiek no zobaczymy. W ogólnym rozliczeniu tygodniowym, jak to wyjdzie. Wczoraj był pierwszy dzień taki rozruchowy, to też tam nie ma co narzekać. Jakaś tam robota była zrobiona. Dobrze jest. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Dzisiaj mam lżejszy kontener jak wczoraj. Wczoraj miałem prawie 17 ton. Dzisiaj kontener ładuje 10 ton. Także spoko, takie robótki mogą być po 10 ton. Dzisiaj się zastanawiam, chyba czy nie pojadę sobie troszkę bardziej okrężną drogą. 10 mil, co prawda. Ale chyba mnie jest mniej górek, tak mi się wydaje. Bardziej płaska droga i... No nie wiem, jeszcze... Rozkminię, w sumie 10 mil w jedną. Nie da się płaska droga, najmniej rąd, tylko że co? Tylko wtedy trzeba bym musiał jechać przez M25, a tam są czasami korki bywają, żebym się nie wpakował z deszczu pod rynę, nie? Ale zobaczymy, może pojadę, na razie. Jestem, kontener pobrany. Zdany, pobrany, nie? Szybko dzisiaj poszło. Dzisiaj fajnie poszło, nie to co wczoraj, bo wczoraj to 2 godziny. A dzisiaj się uwinąłem. W sumie zdanie i pobranie wyszło jakieś 45 minut, ale się wziąłem jeszcze. Zatankowałem, bo kolejki nie było. A stacja, akurat byłem na arenie trzeciej. Pobrać kontenera, tam jest obok zaraz wjazd na stację, więc sobie pomyślałem, a zatankuję. Znowu zatankowałem 2 pensy drożej. Ale w sumie jak gdzieś mam zjeżdżać specjalnie, to na jedno wyjdzie, a przynajmniej czasu nie marnuję, nie?
Także lecę tam, gdzie wczoraj, do Wellingboro. Też może dzisiaj pójdzie troszeczkę sprawniej, bo już wiem co, gdzie i jak. Także oby droga dopisywała. Wciąż myślę, czy jechać dookoła, czy nie jechać dookoła. To znaczy, no, niby tylko 10 mil, ale droga prościejsza, ale nie wiem, sprawdzę sobie na mapach, jaka, co tam na M25 się dzieje, ale tam jak w kalejdoskopie, co 5 minut się może zmienić, nie? No nic, zobaczymy. Do później. Yo, yo! Nagły atak spawacza. Nie nagrywałem nic wcześniej, gdyż co? Szybka była przepinka. Krótka piłka tam była w miarę szybko. Bo zostawiałem naczepę, a obok była pusta. Gotowa do odebrania, także sobie ją wziąłem. Ogólnie miałem inną wziąć, ale zadzwoniłem do biura, się zapytałem, no i mi pozwolili wziąć tą. I co? I przepiłem naczepę, podjechałem sobie do Azdy, kupiłem bagietkę, zjadłem sobie, zrobiłem przerwę i przyjechałem na bazę, żeby mi skleili nadkola z tyłu, bo ktoś jechał i zapomniał wypoziomować naczepy, no i jechał z opuszczoną na dole i wytarło nadkola, nie? Wytarło nadkola. I co? No i skleili je na razie taśmami, a jutro, no, zamówili już dwa nowe nadkola i jutro przyjdą albo pojutrze i to zamontują. A na chwilę obecną co? Zostawiam kontener, pobieram na jutro, ale jeszcze sobie dzisiaj coś troszeczkę ujadę. O, kontener ciężki, tam widziałem, to chyba ponad 20 ton kontener. Także jeszcze do Bridgewater jadę, także A303 będę jechał. No, ona jest i ronda ma, i górki, także Iveco dostanie troszeczkę po garach. Zobaczymy, jak to ten, jak to mu spalanie wyjdzie. Ale ogólnie to już mogę wam powiedzieć, że po tym pierwszym dniu, jak miałem ten pierwszy kontener, chyba 17 ton, a tak, czy 19 ton, 17 ton. No to jeśli ktoś mówi, że Iveco to góral, no to jest, ja dalej się z tym nie zgadzam. Wcześniej się z tym nie zgadzałem, nie jeżdżąc nigdy Iveco, ale widziałem, że puchną pod górkę. Tak teraz też sądzę, że puchnie pod górkę. Aczkolwiek, no zobaczymy jeszcze. Może jakoś na tryb manualny jak przejdę, może jak mu przyłożę po garach na gwizdek, to może wtedy będzie szło. No nie wiem, zobaczę. No. Spróbuję sobie, prędzej czy później na pewno sobie spróbuję. Na razie testuję ekojazdę, bo chcę zobaczyć, jak najlepiej wyjdzie. No i póki co mi dzisiaj miałem lekki kontener 10 ton, no i na powrocie wiadomo na pusto. Pojechałem sobie troszkę inną drogą, bo dalszą, ale równiejszą, no i wyszło mi spalanie 25,4 teraz mam, ale jak dojeżdżałem do Southampton miałem 25,2. Ale no teraz na bazę wjechałem, trochę tu po porcie, także spalanie wzrosło. No ale mówię, 25,2 było. I niestety się nie udało. Chciałem dojechać do celu jeszcze dzisiaj i czas by mi na to pozwolił. Tak jakbym dojechał na miejsce, to by mi zostało jeszcze 20 minut jazdy na dychę. A może 15, jakby mi nie pozwolili zostawić naczepy na firmie, to bym gdzieś tam wyczarował sobie miejsce, gdzieś bym stanął. Ale pech chciał. A może nie pech, bo może akurat by nie było gdzie tam zaparkować, bo tam jeszcze nie byłem. Że drogę mi zamknęli i objazd postawili i ogólnie musiałem się wrócić tą samą drogą. Niedużo, bo 5 mil. No i zaparkowałem się na tak zwanych dupach. Stanąłem na parkingu. I stoję tak. Mniej więcej trochę oświetlony. No ale jeszcze nigdy tu nie stałem. A tak jak... Nie wiem, już może... Sorki. Wcześniej już gdzieś się tam zauważyli może, co po niektórzy. Że wolę się zatrzymywać na strefach przemysłowych, bo...
Na taki parkingi to dla złodzieja jak centrum handlowe, nie? Przechodzą w jedno miejsce, gdzie więcej aut stoi. A tak to na strefach przemysłowych to te ciężarówki są porozrzucane, to tak raczej mniejsze prawdopodobieństwo. No i można powiedzieć, pierwsza nocka, że tak powiem, w trasie, w swojej ciężarówce, no bo wczorajsza nocka była w Southampton, to tam taka pewna miejscówka jest, tam jest spokojnie. No a tutaj teraz, że tak powiem, w trasie, no. Ogólnie mogłem w sumie rano wyjechać, ale zanim bym dojechał do Bridgewater i wrócił, to już bym miał wyjechane 4 godziny. Albo i lepiej. Czasu pracy i ten mniej. A tak to teraz mi zostało 30 chyba mil. Jak nie będzie objazdu, to nawet mniej. Chyba 25 mil. No ale. To jadę rano. A teraz się ogarnąć, umyć. I do spania. Ale dzień dobry. Dnia kolejnego. Środę mamy. Gdzie tak to jest, jak się parkuje na tak zwanych dupach. I późno. Wszyscy pojechali. A ja stoję jak cię Majda. Stoję jak cię Majda, ale idę robić obchód. Całe szczęście. Chyba 100 chodzi, no to paliwo jest. Korki są. Smok jest. Nikt głupich żartów raczej sobie tutaj nie robi, z typu wypinanie siodła. No. Rzeźko na polu. A, nie mówię wam, naczepa jeszcze została mi przypisana. Także będę cały czas ciągał tą naczepę. I co najlepsze jest, o, kutka też jest. Co najlepsze to ja tą naczepę przywoziłem prosto. O. Tyle wytrzymało wczorajsze naprawianie. Co najlepsze, tą naczepę przywoziłem prosto od producenta kiedyś. Właśnie ABA 179, 180 i 181. I mam właśnie 181, także wróciła. Albo ja wróciłem po nią z powrotem. O i taki to parking. Spoko nawet. Jakby tak było tutaj cisza, spokój, to fajna miejscóweczka. Tylko troszeczkę obawy miałem. Idziemy do środka. Dosyć rzeźko. Troszeczkę obawy miałem. Albo nie, jeszcze się pójdę wylać. No. Troszeczkę obawy miałem, bo wieczorem jeździły tutaj auta, jeździły co chwilę. I wiecie, jak to osobówki, jakieś takie busy i w ogóle, to z tymi busami jest różnie, nie? Nieraz już widziałem na zdjęciach, jak policja gdzieś złapała busa, a tam, wiecie, dwa mauzery w środku, pompa i jadą chłopaki z koksem, nie? Ale i nawet policję raz widziałem, nie? Także spoko. Dobra, ja już uciekam. I co? I gdzieś do później, nie? Parking spoko, nawet duży. Jestem na miejscu. Na 11 mam booking. Wiedziałem, że mam na 11, ale stwierdziłem, że sobie spróbuję. Czemu nie? I co? No i pan kazał mi się zaparkować, tak jak się zaparkowałem już ładnie. Rampy puściutkie, jak widzicie, nie ma nikogo. No ale niestety dopiero o 11 proszę podjechać. No, co zrobić, jak nic nie zrobisz? No nic, no będę poogarniał sobie różne rzeczy na telefonie. I te rzeczy, co tam mam do porobienia. Turbo muszę poszukać do Turana, bo w niedzielę mi turbo padło w Turanie. Nie, a właściwie żonie, to muszę turbo poszukać, to będę szukał teraz turbo i tyle. Także tak to widzicie.
puste rampy, nikogo pod rampą. O 11 dopiero proszę się zaparkować pod trójką albo czwórką. A jeszcze wiecie, co mnie najbardziej rozpierdziela? Wszyscy są bez masek tam w biurze. Są za szybą. A gość się mnie pyta, czy ja mam maskę. Ej, patrz ta ludzie, ile aut teraz jest? A ja dopiero co niedawno podjechałem pod rampę, bo taki miałem booking. Na 11. Jak byłem o 9, nikogo nie było. Później przyjechał Turner z kontenerem. No ale go opitolili w 45 minut. Ja myślałem, że u mnie będzie to samo. Ale się okazuje, że ja mam drobnicę i będzie to tak 2-3 godzinki. Super. O, jestem. Kurde, zapomniałem wcześniej się odezwać. Jak mnie rozładowali. Rozładowali mnie po 3 godzinach, czyli dopiero o 14 wyjeżdżałem. O 14 wyjeżdżałem tam z firmy. Teraz już wjechałem na doki, właściwie będę zmieniał kontener. Pusty jadę zdać na trójkę, a pobrać pełny z dwójki. Całe szczęście tym razem nie będzie aż taki ciężki ten kontener, jak był ten z wczoraj, czyli z obecnej dostawy. Ten będzie ważył 12,5, 12500, a tamten ważył 29800, chyba tak. Także Iveco spalanie 36 litrów, nie? No ale no niestety, teren był ciężki, droga, górki, pagórki, ronda, to nie ma co się dziwić. I co? Jadę zdać kontener, tak jak mówię, 12500 i do Northampton na jutro na 8 rano. Także pewnie sobie dojadę do... Gdzie? Kurde, zapomniałem miejscowości. Ale tam już parę razy stawałem, tam gdzie jest siedziba Mercedesa z Formuły 1. Kurde, zapomniałem tej miejscowości, jak ona się nazywa. Mniejsza o to, ale tam się chyba zatrzymam, bo stamtąd już będę miał niedaleko. Wtedy tam będę miał jakieś... Wstawiam z 40 minut podlotu, a tam jest cisza, spokój. A można się wyspać. Tesco jest obok, a bagietkę bym sobie kupił. Znaczy jakieś pieczywo ogólnie. I co? I tam jest spoko, tam przy rozładunku to tam jest strefa przemysłowa i tam nie ma gdzie stać. Wszędzie są żółte linie. No i lipa tam jest, lipa, nie? Ale jeszcze będę obczajał, ale najprawdopodobniej tak zrobię, jak przed chwileczką mówię. Także lecimy, jadę. Fajnie, bo w dokach nie ma dużo, nie jest duży ruch. Także mam nadzieję, że to pójdzie jakoś sprawnie. Ale mogę się też przeliczyć, nie? Ojej. Nie wiem, czy tankować paliwo, czy nie. W sumie nie będę na noc tankował tam. Dojadę na pewno do Norhapna, na pewno dojadę, później tam gdzieś sobie zatankuję. Najprawdopodobniej na Cape Fuelsa. Ale też się zobaczy. Jak tam zobaczymy, jaki ruch na trójeczce. Co tam się odbywa. No, chyba przyjemnie. Co druga rajeczka wolna, także jest przyjemnie. To mi się podoba, żeby jeszcze chłopakom się chciało na dźwigach pracować. To raczej to pójdzie fajnie. No, czas pokażę. A jeszcze zaraz wam coś opowiem, bo szykuje się pierwsza naprawa w Iveco. No, pierwszy tydzień i pierwsza naprawa, co? Ale nie martwię się tym, ale za chwileczkę wam opowiem.
troszeczkę, cofnę się. Rejeczka numer 90, to chyba na samym końcu. Na samym końcu chyba jest, jak dobrze pamiętam. Tararin, tararon, tararin, tararon.